tej wiaruchna nowitą wozwę w tym nowym roku 2013. Jak widać, końca świata nie było, ale ze z tymi majami normalnie wiara repla na eb dostała. We wradle i telewizorze jakby wszystkie pod koniec tamtego roku szmyrgla mieli. Nie wiem jak wy, ale jak się mają skończyn kalendarz, to zaraz koniec świata. Jak mnie się kończy, to letę do papierniczego kole poczty, bo tam mam najbliży i kupuję se nowy. Ale, nie o tym miałem dzisiaj blubrać. Zacznijmy od początku. Bydzie temu parę lat nazad, co i róż jakiś szczun albo mela go dali, żebym blubrął po naszemu. Miałem fefry, no bo tej, blubrum od knajdra. Jeszcze babka mikołajczykowa mnie tego uczyła. I no problem we w tym, że blubrać, albo gadać nie uczą nos we wlani. Nie, żebym cingiem na blałki chodził. No, czasem się zdarzyło, tej, ale jak za małego mieszkalim na budulcu, to był wymarzony fyrtel dla rojbrów. Jak się ino ciepli zrobiło, oblekalim badejki i migiem na łazie. No, ale co ja wam będę godął? Przecie wy wieta lepiej ode mnie. Czasem to się od flaka rzymieniem dostało po życi. No jak człowiek zaboje wypłynął, ale nikomu to nie wadziło. We w piłkę gralim na krzywym Wembley. To dopiero była heca, bo ja na tę jedną bramkę to piłka sama się kula, a nie trzeba było z Angluwy walnąć. No dobra, już nie będę blubrał o sobie. No nie borchejta się na mnie, nie rób ma poruty. Tak całkiem, to blubranie nie jest tylko, co by się brechtać. Tero bydzie tak baży serio. Czekaj ta tylko se blice poprawię, bo tak nagrykoliłem, że ślipska mnie bolą jak szpyką we w tekst. Ze z tym końcem świata to wcale nie są jaja. Wiara normalnie we w naszej kochanej Pyrlandii to już istnie przestajemy gadać po naszemu. No wlozłem kiedyś i dospołem, ale nie tej do tego na Karei, tam jeszcze całkiem akurantne handlary są. No nieważne, do jakiego składu wlozłem ino, że się dogadać nie mogłem. Stanąłem we w kolejce kole lady i godą do tej meli we wincznej ondulancji blunt. Taki nawet wypindraczony jak na migane. Dejno mi kochanienka 5 funtów pyrków we w papieżaną tytkę, i jeszcze mało co wiela redyzek. No bo piątek był, to jak we w porządnej chacie pyry z gzikiem do jedzy na obiad miały być. No to gadom jej o tych funtach, redyskach i tyczce, a ta jak nie rozdziawi kalafy i ślipska, wielkie wybałuszo, no szpyko na mnie jak na jakie UFO. Aż tej pieter obleciał mnie, co mimo, że spadło ty farby zielony, co nią ze ślubną malowalim klunkry we w antrejce. Ale nie, no przecie zanim założyłem myckę i mantel, patrzyłem we w lustro, wszystko ordnąg i w szyku. No to myślę, że może jak jakiś plin wyglądą, bo mi mogło zostać od tego klipu, co z Kobrą i Peją nagrywali na Jeżycach i Łazarzu. A jo za nimi lotołem. No i pytam się, tej paniusiu, co ciebie się stało? A dej mi tych pyrków i redyski, bo mnie ślubna ze schaty wywali na wycieraczkę nynać. No sprzykrzyło mi się i nic nie kupiłem. Nie żebym bejmów nie miał we w portmanejce. Tej wiara, no żeby se na fyrtlach nie móc poblubrać? Istny koniec świata. Tak mnie ten babsztyk we w sklepie wkurzył, że łeb mnie bez to wszystko rozbolał, ale jeszcze ja. To letę na rynek, tam zaro koło pizza, znaczy się kole po picu. Odkąd tylko pamiętam, była apteka pod lwym. Chwytam za klamkę, a tam zamknięte. Patrzę i co widzę? Numer telefonu, pod którym mogę se zadryndać, jakbym chciał wynająć. No tej, nie będę wynajmował całki apteki, żeby se jedną pastylkę wziąć. No istny koniec świata. Cukrownik Grabskiego tyż nie ma. Ty parowozowni kole mostu tyż zaro nie będzie. Bana do Jarocina nie jeżdżo.
Jedno, co nam we w tym mieście zostało, to soplica Orzechowo, spadek po Kasprowiczu. No to się cofłem do chaty, usiodłem na ryczce, a na obiad zrobili im parzybrodę, bo bez perków i redyzek to gziki nie ma. Tej, za tydzień to już po Blubrum tak barze akurantnie, o Kasprowiczu i powstaniu we w Gnieźnie. Nie tej, nie ciesz taka lafy. Tyż bym chciał, żeby jakie wybuchło we w tym Gnieźnie tero i zrobiło ordnung akuratny. No się nie zanosi, a szkoda. Byde blubrą o tym, jak gnieźnioki chwycili za giwery, zadarli Girska i pognali Szkieblów we w powstanie wielkopolskie. To trzymaj ta się plędza, jo już letę, cześć.